Cześć wam czołem, moi drodzy. Jestem Moskit, witam w kolejnym materiale, w odcinku, filmiku, czymkolwiek tam chcecie to nazywać. Bulwa Space Program. Boże, głupszej nazwy nie mogłem wymyślić. Bywa. Fajną misję tutaj znalazłem, fajny kontrakt do wypełnienia. Dostałem w Centrum Kontroli Lotów, czyli przelot koło Słońca. To był całkiem ciekawy, tylko wiem, że byłem w stanie to wykonać, czyli wylecieć poza oddziaływanie grawitacyjne karbinu, ale nie wiem, jak to będzie do końca wyglądało, czy to potrzebny jest jakaś minimalna wysokość, żeby robić przelot koło Słońca, czy wystarczy wydostać się z objęć grawitacyjnych karbinu. No nie wiem, zobaczymy. Piszemy ten kontrakt. Czuję, jest to fajny kontrakt, ponieważ dostaniemy za niego dużo pieniążków, których teraz bardzo, ale to bardzo potrzebujemy, więc spróbujmy wykonać ten kontrakt. Co z tego wyjdzie, pożyjemy, zobaczymy. Oczywiście witamy także czaty, nasze uległe i zawsze oddane czaty. Co my jaką konstrukcję wykorzystamy? W sumie wypadałoby chyba coś nowego skonstruować, ponieważ udało nam się w końcu odkryć zdalnie sterowane pojazdy, więc wykorzystamy z tej Putnika 1. Jest to prosty, ale... No właśnie, jest to prosty, zdalnie sterowany pojazd będzie. Tylko, że on nie ma możliwości kontrolowania własnych ruchów. To będzie trochę problematyczne, już widzę. To może być dość problematyczne, więc zamontujemy... No właśnie. Witamy Alicję, witamy wszystkich. Bardzo serdecznie. Kurde, jak ja to zrobię tak mądrze? Chyba zrobimy tak. Takie coś dorzucimy tutaj i takie coś. Ale to nadal nie ułatwia nam sprawy. Będziemy potrzebowali też na pewno baterii, ponieważ nie mamy żadnych paneli słonecznych, więc baterie będą jak najbardziej nam na rękę. Tylko trzeba jeszcze pamiętać właśnie, potrzebujemy baterii, ale trzeba pamiętać też o tym, że jesteśmy ograniczeni. Że jesteśmy ograniczeni ilościami części, czy nie jesteśmy? Tak, jesteśmy do 30 części, jesteśmy ograniczeni, ponieważ nadal nie zbudowaliśmy VAB. Właśnie na to w tym momencie już ostatecznie będziemy zbierać pieniądze, żeby rozbudować VAB, a do tego jeszcze trochę minie. Dobra, jeżeli chcemy wylecieć w sumie na orbitę słoneczną, podejrzewam, że będziemy potrzebowali troszeczkę więcej przyspieszenia. To nam na pewno nie zaszkodzi. Będziemy musieli tu się mocno postarać. No i zdecydowanie mocno postarać się, aby gdzieś to dalej poleciało w sumie. Będziemy potrzebowali też silnika z wektorowaniem ciągu, ponieważ jak mówiłem, nie będziemy mieć kontroli z tego drona, ponieważ ten dron nie udostępnia nam kontroli. Więc byśmy musieli jakoś inaczej tutaj się postarać o kontrolę nad naszym statkiem. Dobra, to teraz widzimy, że mamy moc startową, stosunek mocy do masy na poziomie 1,14, czyli ogólnie wystartujemy, ale niezbyt szybko, więc do tego będzie warto dodać teraz dopalacze, żebyśmy mieli ładniejszy, szybszy start, bo inaczej może być problem z wyleceniem poza atmosferę, szczególnie, że mamy lecieć na orbitę słoneczną. O, bardzo ładnie. To oczywiście zbiorniki będziemy chcieli odzyskać, więc dorzucimy tutaj spadochrony do nich. No i na pewno przydadzą się też lotki. Co to na pewno? Dam takie zwykłe, podstawowe lotki, ponieważ tak naprawdę i tak możemy obracać statkiem za pomocą silnika, ponieważ on ma wektorowany ciąg, więc będziemy mogli to najbardziej bez problemu robić. Witam wszystkich, których nie witałem wcześniej na czacie, którzy pojawili się dopiero. I czy coś jeszcze nam tutaj potrzeba? Wydaje mi się, że chyba wszystko mamy. Moglibyśmy jakieś przyrządy badawcze w sumie zamieścić, jeszcze trochę nam miejsca zostało tutaj w tym naszym pojeździe. Chyba tak zrobię. Zamontujemy tutaj. Teraz to zrobimy trochę inaczej. To wyrzucimy. Zamontujemy tutaj, o! To Service Bay, czyli takie miejsce montażowe, że tak to ujmę. Otworzymy. Dorzucimy tutaj tak, Mystery Goo na pewno. Jedno pojedyncze Mystery Goo. Dorzucimy termometr.
Powiedzmy, jeden powinien wystarczyć. I dorzucimy też antenkę, no bo bez antenki będzie trochę ciężko dane przesyłać z tego typu pojazdu. No, zostało nam się trzy zapasowe części, jeżeli byśmy chcieli do czegoś tego użyć. Czy chcemy do czegoś użyć tego? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Wydaje mi się, że też, no, dajmy może komputer pokładowy, będziemy mogli... Pięknie go umiejscowiłem. Będziemy mogli dokonywać nie tyle pomiarów, co po prostu mieć pogląd na lot naszej konstrukcji. No i wydaje mi się, że chyba niczego nie zapomnieliśmy. Moglibyśmy, w sumie, jak już mamy jeszcze dwie dodatkowe części zapasowe, to możemy jeszcze umieścić... Możemy jeszcze dorzucić je po baterii ogólnie. W sumie te baterie, to moglibyśmy tutaj do środka schować tak naprawdę. Schowamy baterię do środka. No i pięknie, no mamy wszystko ładnie schowane w środku. Nie będziemy mieć zbytniego oporu aerodynamicznego. Teraz tak, jak my to nazwiemy? Nazwiemy to... Skarpetka, nie. Nie skarpetka. Nie starczy ci prądu, żeby do słońca dolecieć. Ale nie ma starczyć prądu, żeby do słońca dolecieć. Tylko mi ma starczyć prądu, żeby po prostu wykonać lot w stronę słońca. Ale nie mam, już nie, więcej mi baterii nie będzie potrzeba. Słoneczko. W sumie słoneczko brzmi całkiem sensownie, ponieważ lecimy na orbitę słoneczną. No to słoneczko, nie? No, całkiem sensownie. Dobra, teraz trzeba tak, poprawić tutaj nasze fazy, że tak to ujmę. Dobra, czyli tak, tu się odpala silniki i dopalacze. Tu odpada to, lecimy dalej. Odpala się silnik. No i dobra. Powinien być gites, wydaje mi się. I zbudujemy to w jeden dzień 22 godziny. W sumie w 2 dni, powiedzmy, w przybliżeniu. Może być i 8 km przyspieszenia. Powinno nam to w zupełności wystarczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cześć, Fifulet, siemka. Czy pamiętam Kebab Up? Pamiętam. Ciężko zapomnieć. Dobra, słoneczko się buduje. Będzie noc, jak się zbuduje, ale jeszcze trzeba będzie wystawić to na platformę startową, nasze słoneczko kochane. Trzeba będzie poczekać kilka godzin, aż będziemy mogli wystawić to słoneczko. Okej, tutaj widzę, że już trwają zakłady, czy walnie, czy nie walnie. Poczekajmy do ranka. No dobra. Chyba możemy lecieć. W sumie powinienem polecieć w nocy, bo w dzień to niebezpiecznie na słońce lecieć. Bądź co bądź. Lot na słońce w dzień jest mało bezpiecznym pomysłem. Właśnie, tu w ogóle nie mamy SAS-u nawet, zapomniałem. W tym to będzie wesoło, podejrzewam. To będzie bardzo wesoło. Dobra. To teraz tak. Musimy jakoś ładnie wylecieć. Zaraz, czy ja tu mam... Teraz możemy polecieć na dwa... W sumie dobra, po prostu lecimy w kosmos i staramy się wylecieć z oddziaływania grawitacyjnego karabinu. To chyba nie powinno być tak trudne, jakby się mogło wydawać, nie? Chyba. To się w sumie okaże. Dobra, 3, 2, 1, zapłon. I jako, że nie mamy tutaj stabilizacji lotu, to niestety będę musiał tutaj wszystko robić ręcznie, korygować lot ręcznie. Na szczęście jest rakieta, widzę, że jest bardzo stabilna, więc nie specjalnie będziemy musieli tym się w tym momencie przejmować, że jest to, no nie wiem, jakoś w miarę niebezpieczny lot, bo w sumie rakieta zachowuje się bardzo stabilnie aktualnie w atmosferze, w sumie głównie dzięki temu, że ma lotki, nie? Zamontowałem te lotki i to naprawdę bardzo dużo pomogło, dzięki czemu lot jest bardzo stabilny, mimo że nie mamy stabilizacji lotu. Więc jest ogólnie dobrze. Dobra, zaraz odpadają dopalacze. One się ocalą, że tak to ujmę.
Dopalacze wybuchły. Houston, mamy problem. Ciekawe. Udanego lotu życzy sponsor Evers. No, Evers, coś słaby sponsoring ci wychodzi, bo... Coś wyszło nie tak. Tylko jeszcze nie wiem co. Może za małe lotki dawałem. Jest to bardzo prawdopodobna opcja. Cześć makarni, siema. A, może za małe lotki dałem. W sumie możliwe, ale dobra, nadal jeszcze nie ma tego złego. Jesteśmy na dość ciekawej wysokości. Teraz tylko odzyskać kontrolę nad pojazdem, o ile jest to możliwe. I jeszcze może uda nam się dostać na orbitę, ale z dość dużymi, trzeba przyznać szczerze, z dość dużymi stratami paliwowymi. O Boże, co ja zrobiłem? Co ja żebym najlepszego zrobił? Co ja żebym najlepszego zrobił? No ale dobra, okej, nabieramy znowu w końcu prędkości. O Boże, Bożenko! Okej, dobra. Główny to jest problem taki, że nie mamy kontroli ze tej putnika, ani stabilizacji lotu, ani żadnego manewrowania i tu powoduje dość duże problemy. Tak, makarni, to jest Bulwa Space Program. To powoduje dość duże problemy. Gdzie to zamontowałem? O właśnie, Boże. Jezus, nie, kuźwa, nie! Boże, to nie będzie zbyt wydajny lot na orbitę. Trzeba oficjalnie przyznać. O Boże, Bożenko. Oj, moskity, a żeś skopał. A żeś panie skopał. Grubo ogólnie. Bardzo grubo. Dobra, zaraz coś nam tu wybuchnie. Już to czuję. Ale dobra, dotarliśmy w końcu do jakichś prędkości orbitalnych. I wylatujemy z atmosfery. Cała nadzieja teraz będzie w górnej części, ponieważ dolna część już się skończyła. Ona prawdopodobnie tak, prędzej czy później spali się w atmosferze. Kwestia tylko tego, co się stanie z górną częścią. Tak naprawdę. No dobra. Jest ok. Dobra, wlecieliśmy poza atmosferę. Czyli już tam jest jakiś sukces, można powiedzieć. I teraz tak, musimy wylecieć. Dobra, w sumie mogę odpalać silniki, wydaje mi się, spokojnie. Wydaje mi się, że spokojnie możemy odpalać silnik. Dobra, orbita osiągnięta, ale nie to było naszym celem w tym momencie. Warto zauważyć. Naszym celem jest orbita okołosłoneczna. Taki jest przynajmniej plan. Dobra, taki jest plan. Pytanie, czy uda nam się to osiągnąć? Śmieszne jest to, że jako, że nie mam kontroli nad... że ta drona nie daje nam żadnej kontroli, to cały ruch odbywa się za pomocą tego silnika z malutkim wektorowaniem ciągu. I patent jest taki, że... patent jest taki, że na przykład nie możemy się obrócić aktualnie wokół własnej osi. Bo no nie mamy po prostu kontroli nad tą osią, nie? Podłużną. Że tak to ujmę. Ile trwa stream? Niedługo. 20 minut. Dobra, jak tam nasza... Chwila, chyba już mamy trajektorię ucieczkową z karbinu. Na mój gust. Wydaje mi się. Dobra, odzyskaliśmy część dopalacza. Tutaj też część dopalacza odzyskaliśmy, ta, która pozostała. Nie wybuchła. Jakąś tam część nie odzyskaliśmy, bo tam się wybuchło, trochę się rozbiło, trzeba przyznać. Czyli teraz mam tak, 3600 metrów na sekundę.
Czyli to spokojnie daje nam trajektorię ucieczkową z Kerbinu. I czy teraz, czy to wystarczy? Czy to wystarczy, żeby wykonać kontrakt na orbitę okołosłoneczną? Znaczy, no ogólnie przelot koło Słońca. Chyba wygląda to, że tak, tak, udało się. Udało się. Pierwszy dzisiaj wykonany poprawnie kontrakt. Czyli powiem, że tak, wykonaliśmy kamienie milowe, znaczy zdobyliśmy, pokonaliśmy kamienie milowe w postaci przelotu koło Słońca i orbity słonecznej, a przy okazji wykonaliśmy kontrakt na przelot koło Słońca. Nice. I tu nadal będzie w ogóle sobie może działać. To moglibyśmy tym coś w teorii osiągnąć. W ogóle w sumie tak zahaczyliśmy orbitę Moho praktycznie. To jest ciekawe. Ale podejrzewam, że raczej no mamy jeszcze trochę paliwa. Ale nie mam, dobra, ale nie mam, dobra, mam paliwa, ale nie mam w ogóle kompletnie, nie mam niestety energii. Energia się skończyła już. No ale przynajmniej udało się. Misja zakończona pełnym sukcesem. Jak na mój gust. Troszeczkę pieniędzy tu zarobiliśmy, ale nadal będzie nam brakowało na rozbudowanie naszego centrum rakietowego niestety. Starczyłoby nam na rozbudowanie naszej kontroli lotów, ale bardziej by nam się przydało rozbudowanie właśnie VAB, centrum rakietowego, kurde. O wiele bardziej, nie? Dobra, zobaczmy, co tam ciekawego mamy za misję. O, wysłać jakieś flyby Duna. To póki nie mamy rozbudowanego, nie mamy rozbudowanego centrum radarowego, to będzie dość ciężkie do wykonania, nie? Czy jest to możliwe, ale no dość, trzeba przyznać szczerze, ciężkie do wykonania. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy ciekawego może. Do wykonania. Nic ciekawego nam nie wyskakuje. Niestety. Mam tu też jakąś w ogóle misję, którzy ludzie by chcieli lecieć na Minmusa, ale no to trochę nie pyknie ogólnie w tym momencie. Nie ma czy takiej opcji. Fly, to byłoby fajne, ale no nie jesteśmy w stanie teraz tego wykonać. Ale dobrze byłoby sobie to wziąć w sumie. Rozbudować kontrakty, żeby będziemy mogli więcej kontraktów naraz wziąć. I teraz coś sobie zaplanować. Ej, rozbudowałem to, tak? Czy ja nie to rozbudowałem? Boże, ja nie to rozbudowałem. Czy rozbudowałem hangar? Co ja zbudowałem zaraz? Co ja zbudowałem w końcu? To zbudowałem, nie? Co ja w końcu zbudowałem? To menu się psuje, kurde, co się popsuło z tym menu? Co ja w końcu rozbudowałem? No przecież rozbudowałem chyba to, nie? A, i teraz... Teraz, no, klikam upgrade. Aha, Boże! No tak, no bo teraz rozbudowa tych wszystkich części i rzeczy to wymaga czasu. Aha, i ja Vehicle Assembly Building także rozbudowałem, tylko potrzebuję na to czasu, Boże. Moskit, brawo. 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 Aaa, to takie buty, dobra. Czyli w sumie wszystko jest okej. Czyli VAB nam się właśnie rozbudowuje. Rozbudowało nam się także centrum kontroli lotów, widzę. Kurczę, żyć nie umierać. Możemy rozbudować jeszcze... Nie, to 300 tysięcy kosztuje, to nam trochę braknie pieniędzy niestety. Czy nie, to nie są kerbale na nowym Unity, to są kerbale na starym Unity. O, wysłać dane naukowe z przestrzeni nad Minmusem, weźmy to. No i aktualnie niczego ciekawszego tu nie mamy w sumie do wyboru z misji. Więc wykonajmy to, co mamy tutaj do wykonania. No przelotu nad Duną nie zrobimy. Raczej.
Science data from space around Minmus. Czyli musimy tak, wylądować na Moonie i zebrać dane z Minmusa, albo na odwrót, zebrać dane z Minmusa i wylądować na Moonie. To będzie raczej prostsze do wykonania. Szczególnie, że mamy już rozbudowane VAB, czyli nie jesteśmy ograniczeni do 300 części, do 30 części, przepraszam, tylko do 255. A to już jednak jest dość sporo. Więc to jest ogólnie dobry wyczyn. Podejrzewam, że chyba wyślemy raczej jakąś misję z serii P. Albo coś nowego w sumie stworzymy kompletnie. Na pewno będzie to lot załogowy. Na pewno będzie to lot załogowy, ponieważ muszę tych moich kerbonautów trenować, tych moich kerbowidzów, aby byli doświadczonym i ważnym zespołem. Damy sobie 80 osłony termicznej, żeby też nie było za ciężko ani za lekko. Dorzucimy tutaj taki fajny silniczek. Fajnie byłoby wysłać na przykład misję dwuosobową, ale no niestety na razie sobie nie mogę na to pozwolić, bo nie mam po prostu takich... Chociaż... Tylko... Czy to jest dobry plan? Nie, to jest bardzo zły plan. Jak na mój gust. To jest bardzo zły plan, ale zamierzam go wykonać. Ale zamierzam go wykonać. W końcu, co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak? Niestety nie mam przewodów paliwowych jeszcze. A czy mam nóżki, żeby wylądować? Mam takie malutkie, nie wiem, czy wystarczą. Mam nadzieję, że powinny wystarczyć. Znaczy, no w sumie nie wiem. No, powiem tak, będzie ciężko, bo się będziemy musieli na jakimś bardzo równym terenie ogólnie wylądować, bo inaczej będzie lipa. Będzie na możliwie najrówniejszym terenie wylądować, inaczej będzie lipa. Nóżki, tak, spadochron, tak, na księżycu spadochron, tak. Tak, Bałten, tak. Komar Airline, we hope you die survive. Że co? O Boże, Bożenko. Dobra, czyli tak, to będzie tak naprawdę nasz lądownik księżycowy. To będzie nasz lądownik księżycowy. Chociaż jak tak teraz myślę, to jednak wolałbym coś takiego za... Co, coś takiego? Jeszcze Jezus Maria. I got bad feelings about this. Ale dobra. Niech będzie i tak. A, jeszcze trzeba by te zamontować gdzieś. Baterie. Okej, baterie są. Czy lecę wyburzać Minmusa, gdzie ramię koparki? Dobra. Czyli to byśmy mieli załatwione. Może jeszcze antenkę zamontujemy. Nie zaszkodzi raczej. Raczej zaszkodzić nie powinno. Zamontowałbym jeszcze Science Junior, ale to już szczerze, to będzie lekkie przegięcie. Znaczy to już jest lekkie przegięcie, ale... W tym wypadku to już w ogóle... Dobra! To będzie nasz lądownik, tylko czy lądownikowi wystarczy tyle do lądowania? Nie wiem, chyba tak.
Chyba tak, no bo to jakieś 800 metrów na lądowanie i zostaje nam w sumie jakieś 800 metrów na orbitę i na powrót na Kerbin. To powinno wystarczyć raczej, spokojnie. Raczej. Znaczy bezpieczną wartością byłoby tak 2 km na sekundę, ale no nie mamy tyle, po prostu. Po prostu tyle nie mamy, więc no co zrobić, Bożenko, no nic nie zrobisz. Będzie ciekawie na pewno. Co to na pewno, będzie ciekawie. Będzie na pewno ciekawie. Dobra, to teraz tak, zbiorniki paliwowe tutaj. Jako, że jesteśmy już tak bardzo ograniczeni, jeżeli chodzi o ilość części, to możemy sobie pozwolić na małe fanaberie, że tak to ujmę. Wydaje mi się. A zaraz, tutaj właśnie, bo my tutaj nie mamy. Jak to by wyszło, gdybyśmy tak zrobili? Takie coś. A potem takie coś. Spokojnie odzyskać. Dobra. Te silniki byśmy zmienili na te silniki. O. Czy to nam wystarczy do startu? Tak trochę słabo, jeszcze można byłoby dopalacze zamontować w sumie. Nie zaszkodziłyby dopalacze jeszcze. No i oczywiście lotki. Lotki to jest tak naprawdę podstawa w wielu kwestiach. Zdalibyśmy tutaj dopalacze. O! Pięknie. Dalibyśmy tutaj spadochrony. Pięknie. Dopalacze byśmy przesunęli do góry. To byśmy zrobili tak. No i w sumie nie wiem, co z tego wyjdzie. Jedno wielkie boom, podejrzewam. Ale mamy już. Coś tu się dziwnego z symetrią dzieje. Ale mamy już na całe szczęście taśmę, więc będziemy mogli posługiwać się taśmą. To mnie w tym momencie bardzo, ale to bardzo cieszy. Dobra, taśma zamontowana. Żyć, nie umierać. Ciekawe, czy taśmę możemy jeszcze zamontować o te nóżki. Chyba nie. A możemy. W sumie tak zrobię, bo to przynajmniej trochę zwiększy nam trwałość, sztywność dolnych części, tej drugiej warstwy, że tak to ujmę. Powinno to być wszystko sztywniejsze i bardziej trwałe w sumie. Czy nie patrzę na czat? Nie patrzę. Jak buduję i się skupiam, to nie patrzę. Tak mi się zdarza, że tak to ujmę. Ciekawe, czy by nam starczyło mocy, jakbyśmy użyli tylko tych dwóch silników. Jakbyśmy ten trzeci ustawili na później. To mnie w sumie ciekawi. Nie starczyłoby nam mocy w sumie. O ciupinkę by go zabrakło. Dobra, no tak jak jest teraz, powinno być, wydaje mi się, dobrze. Powinniśmy raczej spokojnie być w stanie polecieć
polecieć na Minmusa i potem na Moona, chyba, i wylądować. Niby tu coś pokazuje źle przyspieszenie, ale że mało przyspieszenia, ale wydaje mi się, że coś tu się kopie przy przyspieszeniu, ale powinno być dobrze, mam nadzieję. Mam taką nadzieję, bo ilość paliwa, którą w tym momencie zużyjemy, jest przegięta. Jest naprawdę przegięta. Więc to nazwiemy P7. P7, czyli Minmoon. Misja Minmoon. Misja Minmoon. P7. Dobra. To będzie ciekawy start. Może przetestujmy, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Proponuję taki mały test szybki zrobić. Symulacja, czy po prostu to wystartuje. Czy to nie będzie kompletnie wołtjebnie. Więc uwaga, Kaczorowski siedzi w symulatorze. Kaczorowski, daj z siebie wszystko. Nie no, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Jest nawet bardzo okej, okay, trzeba przyznać szczerze. Kontrolę nad lotem mamy naprawdę niezłą. Przyspieszenie jest akceptowalne. Rakieta jest stabilna i sztywna. Wydaje mi się, że będziemy mogli rozpocząć budowę spokojnie. Trochę się wierzga, ale w sumie nie jest to nic strasznego jeszcze chyba. Chyba. Wydaje mi się, że spokojnie będziemy mogli to zostawić. Nic się tu raczej złego wydarzyć nie powinno. Jak na mój gust. Dobra, dopalacze odpadają. Okej, okay. Nie, no jest okej, okay. Jest bardzo okej. Okay. Jak na mój gust jest bardzo, bardzo okej. Okay. Dobra, możemy rozpocząć budowę tego cacuszka. Zbuduj to. I powrót do edytora. Dobra. Czy chmury dalej obniżają liczbę klatek do 20? Nie wiem, mi nigdy chmury nie obniżały liczby klatek, jeżeli o to chodzi. Zbytnio, więc wiesz, no ja się nie wypowiadam. Ja tam się nie wypowiadam, bo nigdy takiego problemu nie miałem, więc wiesz. Jak się ma wooden PC, no to tak jest, nie? Można spokojnie powiedzieć. Wow, 11 godzin będziemy musieli czekać, aż to się na tego. Ej, mamy w ogóle 45 nauki do wydania. Możemy coś wynaleźć? O, możemy flight control. O, to się może przydać. Nowe, lepsze lotki będą na pewno całkiem przydatne. Poczekajmy do ranka, aż wystartujemy. O, księżyc, siema. O, wystartujmy, jak księżyc jest na horyzoncie. Idealnie. Dobra, czyli tak, czyli kapitanem tej misji będzie White Fox, albo... Dobra, Kaczorowski to testowo, to niech Kaczorowski będzie pilotem. Chociaż mam co do tego złe przyczucie. Potrzebujemy tak, będzie leciał jakiś naukowiec. Naukowiec może lecieć, kogo mamy jako naukowca? Kama mamy, Teoś leci jako naukowiec. I inżyniera jeszcze weźmiemy na wszelki wypadek, a inżynierem jest Brosu. O, Magdrona widziałem dzisiaj. Dobra, czyli mamy 3-osobową załogę. Co może pójść nie tak? Szczygiel też chce. Szczygiel, a ty jesteś kim? Ty, Szczygielku, jesteś inżynierem. O, inżynierem. Chyba, że, no nie wiem, Magdron, no nie wiem. Dobra, już, nie, Magdrona chyba nie ma. Chyba. Słowo klucz, chyba. O, Kamo, siema. Jednak jesteś. Bywa. Dobra, to musimy szybciutko wystartować. W sumie głupi jestem, bo w sumie nie lecimy najpierw na Moona, tylko na Minmusa, więc w sumie jest bez znaczenia. Musimy najpierw dostosować się do orbity Minmusowej tak naprawdę.
Dobra, czyli teraz tak, czyli będziemy musieli teraz polecieć na północ, żeby troszeczkę zagiąć w górę naszą orbitę, żeby trafić w Minmusa. Ciekawe, czy nam starczy paliwa. Mnie najbardziej ciekawi, czy nam starczy paliwa, bo mam co do tego pewne obiekcje, w sumie przyznam szczerze. Mam pewne obiekcje co do tego. No ale zobaczymy. Może akurat nóż widelec się uda. Dobra. Więc 3, 2, 1. Zapłon. Jak mówiłem, będziemy musieli lekko na północ się kierować. Ogólnie rzecz biorąc. Paliwa mamy aż nadto. Jestem naukowcem, wyliczyłem to. Dobrze, Teoś. Nasz ty główny naukowcu, ty. Dobra. No to lecimy. Kolejna misja w stronę naszych księżyców karbińskich. Co może pójść nie tak w takiej misji, nie? Co może pójść nie tak? Dobra, staram się ładnie. O, przelatujemy przez chmury, jak widać. Przez grubą warstwę chmur. Nic nie widać w sumie, tak naprawdę nic. Jeżeli chodzi o Kerbin, no, ale nie szkodzi. Mam na szczęście przyrządy pokładowe, które nam umożliwiają kontrolowanie naszego lotu bez potrzeby. Moskit tytuł, ale co tytuł? Co, nie wiem, o jaki tytuł chodzi ci, Seba. Pokaż EVA tych z dołu. O Boże. No to ładnie. No to ładnie. Ale co tytuł streama? Nie rozumiem, o co chodzi. Czy tytuł streama jest chory? Stream z kerbalami. Przynajmniej ja taki ustawiałem, a czy taki... A, bo się nie zapisał, to już nie moja wina. Ja taki ustawiałem, ale się nie zapisał. Dobra. Okej. Okay. Póki co wygląda to całkiem ładnie, konkretnie. Trzeba przyznać. Znaczy, nie ma tu powodu do narzekania. Jak na mój gust. Orbita zapowiada się na całkiem ładną orbitkę. Kąt nachylenia nasz będzie całkiem także ok, podejrzewam. Względem orbity Minmusa. Raczej nie mamy powodów do narzekań. Troszkę się palimy, ale to nic, niczym powinniśmy się tak naprawdę w tym momencie przejmować. Mało paliwa, no okaże się. Okaże się, czy mało paliwa. Mamy jeszcze sporo, sporo paliwa tutaj tak naprawdę, więc nie ma czym się przejmować. Nara. Sayonara. Dobra, apoapsa na wysokości 76 km jest ok. Jeszcze troszeczkę paliwa nam zostało w tym dolnym zbiorniku. Czyli też ok, jak najbardziej. Chyba, że po prostu zaraz, bo mamy tak. Nie wiem, czy uda nam się wykonać te dwa kontrakty naraz. To będzie dość ciężkie, trzeba przyznać, do wykonania w tym momencie, już to czuję. Mam takie przecież, że to może być dość ciężkie. Widzę, Teoś i Szczygle się dobrze trzymają. Teoś, jak tam? Teoś wyszczygla. Szczygle się cieszy. Czyli chyba jest wszystko dobrze. Mam nadzieję. Jak tam mina Teosia? Teosia się dobrze czuje. Nie ma powodu do narzekań raczej. Dobra, docieramy powoli do Apoapsy i odpalamy silnik, żeby wykonać wyrównanie orbity. Zostało w ogóle nam dużo paliwa, to nam nie zostało. Boże, 0,01 jednostki paliwa zostało. W sumie to nic nie zostało. Dobra, nara. I teraz wyrównujemy orbitę. Póki co jest ok. Wydaje mi się, że chyba darujemy sobie jednak ten lot na Minmusa i polecimy po prostu od razu na Moona. W
sumie to może nam sprawić pewne komplikacje, żeby polecieć, chociaż mam bardzo dobrą orbitę na Minmusa, bądź co bądź, kurde. A dobra, jedziemy według pierwotnego planu. A co z tego wyjdzie, to się okaże. Coś tu w ogóle dostałem. Informacje. Aha, że zyskaliśmy trochę części. Okej. No i tutaj jeden dopalacz został, był zbyt uszkodzony, żeby go ponownie użytkować. Czyli ogólnie misja była, podejrzewam, że dość bardzo ekonomiczna. Jak na mój gust. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy... Potrzebujemy, aby Teoś był naszym... A Boże, nie możemy jeszcze EVA robić. A, ale lipa. No to lipę zrobiliśmy, w sumie już widzę. No to lipę już zrobiliśmy. Dobra, uznajmy, że to był tylko lot testowy tego pojazdu i spróbujmy nim teraz wrócić na Kerbin. Właśnie. Podstawowa kwestia. Wrócić nim na Kerbin. Lol. To będzie dobre. Czuję, że to będzie dobre. Dobra, periapsa na poziomie 40 km. Odłączenie. No i mam tu osłonę termiczną, którą mam nadzieję, że nas ochroni. Tak, wiem, że mieć EVA muszę mieć ulepszyć kompleks astronautów. Wiem, zapomniałem o tym po prostu. No dobra. Żodyn nie wierzyś, tak, Żodyn, dokładnie. Zobaczymy, czy teraz tak, czy nasz pojazd będzie automatycznie będzie chciał się ustawić, chyba tak, bo tak jest to ładnie wyważone wszystko, że automatycznie nasz statek kosmiczny będzie chciał się ustawić osłoną termiczną w stronę atmosfery, taką mam nadzieję w sumie, albo i nie. Nie no, chyba ta. Chyba wygląda na to, że tak, że automatycznie będzie się korygował lot. Czyli jeżeli tak to ma wyglądać, to w sumie jak najbardziej nie mam tutaj powodów do żadnego denerwowania się, że coś może pójść nie tak w sumie. Jak na mój gust. Znaczy kwestia tego, czy spadochrony się nie spalą i czy będą miały wystarczająco dużo nośności, żeby bezpiecznie cała załoga mogła wylądować. To też jest dość ważne. I to także w tym momencie będziemy chcieli zbadać w sumie. Tak naprawdę. W ogóle czy ja zainstalowałem moda na jasność ekranu? Nie zainstalowałem niestety. Ale widzę tutaj, że w sumie ładnie sobie radzi ogólnie. Ładnie sobie radzi nasz pojazd przy wchodzeniu w atmosferę. Względnie. No nie jest idealnie, tak? Ale ogólnie wchodzi w ten sposób, że możemy raczej czuć się bezpieczni, jeżeli chodzi o załogę. Względnie ustawia się osłoną termiczną w stronę atmosfery, w stronę wektora wejścia, że tak to ujmę, więc raczej nie ma co narzekać. No, chwila prawdy tak naprawdę. Poka ich miny w EVA. Teosia się cieszy ewidentnie. Tutaj Kaczorowskiego zbyt nie widzimy, czy tam kogo tam jest, kto jest tam pilotem. Szczygiel też się chyba zaciesza. Teosia the best. Nie Kaczorowski, no Kaczorowski był pilotem, dobra. Coś czerwone te spadochrony, no i bardzo dobrze. No dobra. To tak jakby to ująć, chyba jesteśmy bezpieczni. W ogóle zużyliśmy tylko 23 jednostki osłony termicznej. No, spoko. Spoko wynik, szczerze mówiąc. Dobra, plan pierwszy jeden, zaraz spadochron hamujący, że tak to ujmę. Dobra, jeden spadochron hamujący odpalony. Zaraz odpalimy resztę. Dobra, odpalamy resztę spadochronów. No i w sumie bezpiecznie lądujemy w wodzie w takim rozrachunku. Tak, ogrzewanie pierwsza klasa w tym samolocie. Ej, no w końcu zimno na dworze, nie? Wczoraj było w Warszawie jakieś minus 8, minus 9 co najmniej wieczorem, nie? To było trochę chłodno, trzeba przyznać szczerze.
To była dość słona temperatura. Ale to jak widzę, konstrukcja przetestowana z pełnym sukcesem, więc czego chcieć więcej, nie? W nocy było minus 13, no to już możliwe, nie wiem, wiesz, nie sprawdzałem już jak to było potem w nocy. Wiem, że wieczorem było bardzo ciekawie. Może to być EVA report. Ups, chlup. Dobra. O Jezus. Maria Paweł. Tego nie było w planach. Dziękujemy za... Dziękujemy za lot. Proszę płynąć do brzegu. No i dobra, trochę nauki zdobyliśmy, trochę odznaczeń nasze kochane kerbale zdobyły. Części też coś tam odzyskaliśmy. Oj, wszyscy awansowali na pierwszy poziom doświadczenia. Super. To mnie akurat cieszy, przyznam szczerze. Trochę nauki zebraliśmy. Jak nie mieliśmy żadnych ciekawych... kontraktów, tak nadal nic nie mamy ciekawego tutaj. Niestety. Nic ciekawego tu nam się nie pojawia, więc tak czy siak będziemy musieli wypełnić te kontrakty. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Widzę. Niestety. Mogę coś upgrade'ować? Mogę... Aha, mogę upgrade'ować... O, w sumie... Będziemy mieli w tej 56 tysięcy. Ale wydaje mi się, że warto by było to zrobić, byśmy dostali możliwość dorobienia EVA w kosmosie i itp. Ale to trochę drogie jednak mimo wszystko, kurde. To bym najbardziej potrzebował tak naprawdę. Brakuje mi 100 tysięcy. Jak ja zarobię 100 tysięcy? No przelot nad Duną, okej, ale no ten przelot nad Duną nie będzie taki prosty jak się wydaje. Nie mam jakichś misji lotniczych. Kurde. No, misje w kosmosa, lotniczych to żadnych nie ma, no. Żadnych. Sam jakieś zbadaj temperaturę na Minmusie, na Moonie. Właśnie, mamy lądowanie na Moonie. Może weźmy sobie jakąś misję. O, zebrać dane z Kerbinu, okolic kosmicznych Kerbinu. Tu mamy misję jakąś lotniczą, ale w sumie za grosze dosłownie, nie? Jeszcze suborbital flight. Nie, tak jak w ogóle. Tu na Moona ktoś chce lecieć, też drogo. Dobra, nie wiem. Pomyślimy następnym razem. Na razie zakończymy nagrywanie tej bulwy jednej. Dzięki za uwagę. Zapraszam częściej. To był Moskit. Pa, pa.